temat nie będzie prosty do zaakceptowania przez większość naiwnych, którzy uważają, że partner lub partnerka powinna sama z siebie polecieć na twoje serce. To znaczy, wszystko jedno, czy to dotyczy mężczyzny, czy kobiety, informuję, że jeżeli pragniesz poderwać kobietę, rozkochać w sobie, to dość ważnym elementem podrywu jest to, czego tak bardzo nie lubisz, drogi facecie, czyli dawanie prezentów. Uważasz, że ona powinna się rzucić na ciebie i ty jesteś tym jedynym prezentem, którego ona powinna dostać w całości. I jak dostanie w całości ciebie jako prezent, no to już wszystko ma. Informuję, że u kobiety ten proces rozkochiwania się w facecie trwa trochę dłużej i nie wystarczy jeden prezent, niezależnie jak duży. Dlatego, jeżeli masz do dania jeden duży prezent, to podziel go na mniejsze i codziennie dawaj tej kobiecie chociaż jeden malutki prezent, ale tak, żeby każdy następny był ciutek większy, żebyś mógł jej powiedzieć to, co powiedział kiedyś La Rochefort: i każdego dnia kocham cię więcej, dziś bardziej niż wczoraj, ale mniej niż jutro. To znaczy, pamiętaj, że jeżeli przestaniesz kobiecie dawać prezenty, to tak jakbyś przestał tankować samochód. On w końcu przestanie jechać. I informuję, że działa to w obydwie strony. Drogie panie, jeżeli chcecie rozkochać w sobie faceta, to należy facetowi dać prezent, prezencik maleńki, a na następnym spotkaniu, na następnej randce, w następnej miłej, intymnej, czyli we dwójkę, intymne to nie znaczy, że w łóżku, tylko w innej, intymnej chwili spędzonej we dwójkę, dać temu facetowi coś jeszcze więcej. Jeszcze więcej, ale nigdy nie dać wszystkiego. To znaczy, że zawsze, droga kobieto, prawdziwa księżniczko, jeżeli chcesz, by ten facet kochał cię nad życie, to dawaj mu możliwie dużo, ale zawsze tyle, żeby on wiedział, że może od ciebie dostać i jeszcze więcej. Drogi książę, jeżeli rozdasz cały swój majątek natychmiast, to nawet księżniczka obdarowana tym wszystkim, co zebrałeś przez całe życie, okaże się nie tylko rozczarowana, ale zniecierpliwiona, że ty nie masz więcej. Jeżeli nie zrozumiałeś, to napisz do mnie, a ja ci wytłumaczę. Jeżeli nie zrozumiałaś, to skontaktuj się ze mną. Bo jeżeli zrozumiałaś, to twój facet kocha cię nad życie. Jeżeli zrozumiałeś, to możesz spokojnie pojechać na wojnę, to możesz spokojnie pojechać do Ziemi Świętej po to, żeby odzyskiwać tę Ziemię Świętą i możesz być zupełnie spokojny, że twoja ukochana będzie czekać na twoje skarby, aż znowu jej przywieziesz.